Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Custom Level o nazwie Mists of Avalon. I w tym odcinku kończymy sobie poziom The Lost Realm, czyli Zaginione Królestwo. Dobra, tak jak zapewne pamiętacie, otworzyliśmy sobie w ostatnim odcinku tę oto bramę kluczykiem. Została nam do odnalezienia jeszcze jedna zębatka. I jeszcze musimy się po prostu dostać tam na górę, co wcale nie będzie takie proste, zresztą sami zaraz zobaczycie. Już coś na mnie leci, nietoperze. No tak, ale shotgunem to na pewno ich nie zabijemy, tylko normalnie pistoletami. Jeszcze jeden nietoperek. Wszystkie. Czy w tej wodzie coś jest? Nie wydaje mi się, ale raczej wolę to sprawdzić, ale chyba nic nie ma. Dobra. Tu też nie ma żadnych chyba znajdziek. No to idziemy przed siebie po prostu. Oho, tu już pułapki się na nas czają, że tak powiem. Jezu, dlaczego tu jest tak ciemno wszędzie? Tu nic nie ma. Masakra. Aha, dobra. Jesteśmy teraz na tym mostku takim powyżej tej lokacji i teraz będą dziwne skoki, po prostu musimy się dostać tam wyżej. Aczkolwiek dla mnie, na początku, kiedy ja pierwszy raz przechodziłem ten poziom, właśnie w tym miejscu utknąłem, bo dla mnie to jest... ten fragment jest dziwny po prostu, bo nie ma tu takich jakby wprost wskazanych kładek, po których musimy skakać, tylko po prostu, zaraz zresztą zobaczycie, mamy takie skosy różne i Lara po prostu z niektórych się nie zsuwa, z niektórych się zsuwa. Teraz musimy tu. No i dla mnie ten fragment jest po prostu, no, dziwny, powiem wam szczerze. Bo naprawdę można się tutaj, zatrzymać na dłużej. Bo to nie jest właśnie takie oczywiste, że musimy skakać tu, z tej płytki tu, żeby się dostać dalej. Bo tak naprawdę nie widzimy też celu naszej podróży, bo skaczymy po tych kładkach i dalej nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi, tak? Natomiast musimy teraz przeskoczyć tam. Zapisik, tak? Chyba tam. Jestem już ślepy. Dobra, odpalimy sobie to. No właśnie, łap się. I teraz tam chyba. Tak, tu łatwo spaść, zrobić jakiś fail głupi, więc trzeba zapisywać co chwila. Zapisik. I teraz przeskakujemy tutaj. Stąd. No stąd, teraz ciekawy gdzie. Tam chyba. No ale... mogłabyś mnie posłuchać, a nie... Okej. Stąd. Już nie wiem gdzie. Tam są jakieś... Ale czy ja tam doskoczę stąd? No, to jest pytanie. Dobra. Zapis. O właśnie. I jesteśmy w tym miejscu. Możemy się teraz spiąć tutaj na górę. I teraz tak. Prawa, lewa. Pójdźmy najpierw tu. Chyba jednak tam. Tak. Musimy się dostać tutaj. Tu kolejne pajęczyny. No to już mnie to nie zadziwi. Pajęczynki. Aha, i głaz. Tylko, no zleć. Okej. Jakaś nieudolna ta pułapka, powiem szczerze. Czy tu jeszcze jakieś głazy będą? Tam są jakieś kolce. Dobra, ja zapiszę na wszelki wypadek. Aha. Dobra, ta pułapka też była nieudolna, aczkolwiek gdybym skoczył bardziej na lewo, to by mnie to zgniotło. No fajnie, tu są kolce. Jeszcze tego mi brakowało, kuźwa. Dobra, chyba... No tak, tylko czy ja tak doskoczę? Kurde, nie chciałem zapisać, tylko chcę latarkę. Powinno mi się udać teraz chyba tam. Tu nic nie ma w tych wnękach. O, fuck. Dobra, to nie jest takie proste wcale. Nie zapisałem chyba. A może i zapisałem? No oczywiście, że nie zapisałem.
Bo to jestem ja. Nie! Jezus Maria, na farcie jak zwykle. Trochę może w... Nie, o tak. Teraz powinno się udać, aczkolwiek też... Może to wyjść trochę dziwnie. No, kurde. No, ale jak się, ja się przesunę bardziej, no to ona spadnie na dół. Okej, udało się. Nic nie mówiłem. Ja teraz patrzę cały czas na sufit, bo tu mogą być jakieś głazy kolejne. Boże, te jaskinie naprawdę masakra. Lecą. A, myślałem, że szczura, to jednak te nietoperze. Won. Gdzie my jesteśmy? W ogóle już się zgubiłem. Aha, jesteśmy jeszcze wyżej. Jesteśmy teraz nad tą bramką, którą otwieraliśmy. Przez którą przechodziliśmy na początku tego odcinka. Zapisik. Denerwuje mnie... Żałosne. Dobra, myślałem, że tam normalnie można spaść. Denerwuje mnie to, że ta latarka się co chwilę wyłącza, a tak naprawdę za chwilę mogę ją z powrotem włączyć. Aczkolwiek, no, to działa tak jak flara, więc flara też po jakimś czasie się zużywa i trzeba jakby, no, skorzystać z nowej. Dobra, czyli tam trzeba jakoś w miarę bezpiecznie zeskoczyć, czyli tak, a następnie tak. Co my tu mamy dalej? Tam coś jest? Nie, tam jest, ja jestem na dół. Aha, tu jest ta rura. No dobra, więc wspinamy się na górę. Aha, tylko to są kolce. Czy ja jakiejś dźwigni nie pominąłem? Bo chyba trzeba je schować. A może i nie? Czy ja przeskoczę nad nimi, czy nie? No czarno to widzę, chyba że tak po skosie. Okej, udało się. Trochę mnie zraniło, ale... Walić to. I teraz na górę trzeba się dostać. Dobra. Nie. Tam trzeba skoczyć. A teraz chyba po prostu do przodu. I powinniśmy już być na górze. Tak jest, jesteśmy na górze. Póki pójdziemy tam na wprost, to najpierw pokażę wam to pomieszczenie. Tu właśnie musimy włożyć obie zębatki. Włóżmy może tą, którą mamy. Mamy prawą, tak? I potrzebujemy jeszcze lewej, której jeszcze nie mamy, ale zaraz ją zdobędziemy. A te zębatki są po to, to znaczy ten mechanizm cały, który musimy uruchomić, jest po to, aby jakby ten mechanizm tutaj zadziałał i po prostu rozsunął nam most, żebyśmy mogli przedostać się na drugą stronę. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Dobra, lecimy po tą drugą zębatkę w takim razie, która będzie gdzieś tutaj. Tutaj jest dziurka, więc trzeba uważać i żeby z rozpędu się, no, tam nie wpieprzyć, za przeproszeniem. Tutaj pajęczyny kolejne. Tam jest coś? Nie. Dobra, czyli wystarczy tylko tutaj wskoczyć. I teraz na kucaka. Przechodzimy dalej. I teraz nie pamiętam, gdzie dokładnie i co tam było związane z tą zębatką drugą. Chyba jakieś skoki dziwne. Tak jest. Czy ja doskoczę stąd tam? Chyba tak. Tam jest zębatka, jak widzicie. A więc lecimy tam. O nie. Tylko nie nietoperze teraz. Nie teraz, nie w tym momencie. Ja jestem na małym kwadraciku. Jak stąd lecę, to będzie mi fajnie. No żre mnie jakiś. Kuźwa. No. Śpi. Nie wiem, czy ja powinienem z rozbiegu to zrobić, ale dobra. Okej, okay, jesteśmy już przy zębatce. Zabieram ją i teraz musimy się po prostu wrócić tam i ją włożyć na swoje miejsce.
Zapisik i teraz lecimy na wprost. Teraz tak, tam nie mogę skoczyć, bo tam jest, jak widzicie, spad i nie doskoczę od razu tam wyżej, żeby nie zjechać, więc musimy chyba tu najpierw. Na wprost, teraz tu. Zapal to, bo ja tu nic nie widzę. Teraz tu. I teraz wypadałoby tam skoczyć. Dobra, udało się. Wracamy tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. Tu nic się nie zmieniło w tym aspekcie i po prostu tu sobie możemy zjechać. Tak, ogólnie podoba mi się ten custom też pod względem tym, że jest tu mało wrogów. Czasami oczywiście zdarzają się, no bo Tomb Raider bez wrogów to nie Tomb Raider. Aczkolwiek ja nie przepadam za strzelaniem w Tomb Raiderach klasycznych. Oczywiście jest to fajna odskocznia, ale bardziej wolę właśnie rozwiązywać zagadki, różne takie, wiecie, elementy zręcznościowe, różne akrobacje wykonywać niż walczyć. Natomiast czasami też fajnie jest postrzelać. Dobra, wkładamy oczywiście drugą lewą zębatkę i powinien nam się ten mechanizm uruchomić. Fajna muzyczka. Tak, i teraz most powinien nam się tam rozsunąć i będziemy się mogli dzięki niemu przedostać na drugą stronę. Okej. Czyli teraz zaraz będzie koniec poziomu, aczkolwiek jeszcze pozbieramy sobie znajdźki, bo tam są znajdźki po prawej i po lewej stronie. Nie będziemy jeszcze wchodzić, tylko najpierw skręcimy sobie tutaj. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W ogóle twórca mapy na świetny pomysł wpadł w tym customie. Zobaczycie to chyba w kole, a nie, nawet w tym chyba. Zaraz to zobaczycie, tam nie było żadnej znajdźki, bo jestem ślepy. Ale nie, no musiała tu być, kurde, zapiszę. Tu nic nie ma. Nie, no ewidentnie tu nic nie ma, bo jestem ślepy. A natomiast po drugiej stronie musi być znajdźka. Na bank. Chyba, że jakiś gra ze mnie robi jakiś trolling. Nie wiem. Czekajcie. Jest. Tak. Podnoś. I teraz możemy już sobie wejść po prostu do środka. Tak, tu mamy spadki klatek niestety w tym miejscu. I teraz tak. Mamy dwa korytarze. Mamy korytarz... To jest jakby piekło i niebo. Niebieski kolor oczywiście to niebo, a czerwony to piekło. I pójdziemy sobie najpierw do nieba, ale póki co wam pokażę, o co tu chodzi i co musimy tutaj tak naprawdę zebrać. Musimy sobie otworzyć jakby tę bramkę na wprost i do tego potrzebujemy właśnie jakąś rzecz z piekła i jakąś rzecz z nieba. Chyba to będzie czacha, ale nie chcę was oszukać. Tak mi się wydaje, że to będzie czaszka, chociaż tu jest... No nie wiem, na pewno dajmy na to w cudzysłowie artefakt. Musimy zdobyć i w lewym korytarzu, i w prawym korytarzu. I dopiero tutaj wrócić, żeby otworzyć sobie tę bramę. A więc lecimy najpierw do nieba może, czyli najpierw ku niebieskiemu światłu. Czy tu coś mi zleci na głowę? Nie. Ja teraz cały czas się patrzę na sufit, bo w takich właśnie większych pomieszczeniach łatwo właśnie ukryć w suficie jakąś kulę, czy jakiś gruz spadający i nagle idę i nagle łup i dead. Dobra, na górę w takim razie. I teraz zobaczycie fajny motyw. Naprawdę, nigdy wcześniej tego nie widziałem w customach. I naprawdę fajny pomysł. Aczkolwiek też może być kłopotliwy dla kogoś, kto nie ogarnie tego. Z tej strony nie. A nie, z tej też. O, sami widzicie. Ta niebieska poświata sprawia,
że możemy się unieść po prostu wyżej, możemy skoczyć wyżej nad ziemią. To jest takie pseudo latanie, że tak powiem. Aczkolwiek z tej strony się na górę nie dostaniemy. Musimy iść z drugiej strony. I naprawdę fajny patent. Taka fajna odskocznia od tych wszystkich skoków takich zwyczajnych. Możemy sobie trochę polatać larą. Chyba tędy tu. Tak, doskoczymy dzięki temu do tego tutaj występu. Teraz źle chyba zrobiłem, a może i dobrze. O właśnie, o to tu chodziło. I mogliśmy to zrobić chyba tylko z tej strony, bo po tamtej stronie nie było na górze właśnie tej kratki, po której moglibyśmy się złapać, tak. Będziemy wchodzić tutaj, natomiast to będzie powrót z tej strony. No i co mam tutaj więcej do zrobienia? Chyba nic, po prostu musimy przejść dalej, więc zapiszę sobie jeszcze i lecimy. Tak, i przechodzimy do kolejnej planszy. O Jezu, jakie dziwne... Dobra, wy tego nie widzicie, ale nieważne. Zepsuł mi się ekran wczytywania i ładowania gry. I zapisywania, Boże, co ja mówię. Dobra, w tym momencie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten ostatni fajny patent was zaciekawił i będziecie czekać na kolejny odcinek z tego customa, bo naprawdę teraz zaczynają się fajne elementy, fajne lokacje. Jeżeli wam ten odcinek się spodobał, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I już teraz zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.